Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w takim randomowym odcinku z gry Cities Skylines. Jest to gra, którą bardzo lubię, w którą kiedyś mocno się zagrywałam. Później miałam kilka lat przerwy właśnie od tego symulatora i teraz znowu sobie do niego wróciłam. Daje mi mnóstwo radości i mnóstwo właśnie zabawy, dlatego postanowiłam Wam też nagrać taki randomowy odcinek. I dajcie znać, jeśli chcielibyście więcej randomowych odcinków z różnych gier. Nie muszą być to od razu długie, wielkie serie, tylko właśnie takie pojedyncze rozgrywki z gier, w które lubię sobie pogrywać. I na początku może powiem Wam kilka słów o Cities Skylines, ponieważ pewnie nie wszyscy będą znać akurat tę grę. I o co tutaj chodzi? Cities Skylines to symulator zarządzania miastem i chodzi właściwie o to, żeby dojść do jak największej liczby tutaj mieszkańców. Po kolei sobie przechodzimy przez różne etapy, przynajmniej w tym trybie, w którym ja gram. Wiem, że są chyba mody bodajże, które pozwalają nam grać na wszystkich odblokowanych, właśnie, może pokażę Wam najpierw jeszcze teren, bo na początku zaczynamy na takim małym kwadracie, chociaż ten kwadrat wcale nie jest aż taki mały, ale później z czasem możemy sobie kupować kolejne kwadraty. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam właśnie ile możemy maksymalnie mieć tych kwadracików odblokowanych. Ja mam 4 i wciąż mam możliwość, żeby jeszcze kolejne kupić, także teren jest naprawdę ogromny. Myślę, że coś mi się wydaje, że chyba 6 było albo 8, ale nie chcę tutaj strzelać, bo nie pamiętam, tak jak mówię, tej liczby możliwych do odblokowania, do zakupienia kwadratów. No i wracając do poziomów, które musimy tutaj osiągnąć, to zaczynamy od poziomu osada i gdy w momencie, gdy wbijemy właśnie liczbę mieszkańców 400, wtedy przechodzimy do kolejnego poziomu i w momencie właśnie osiągnięcia tej osady odblokuje nam się wysypisko, szkoła podstawowa, klinika, centrum recyklingu i inne różne fajne właśnie obiekty. Do tego dostaniemy również pożyczki, podatki, opiekę zdrowotną, nowe usługi właśnie. I tak po kolei z każdym etapem. Kolejnym właśnie etapem jest wieś, tutaj też mamy nowe później atrakcje, mamy nowe specjalizacje, mamy nowe budynki, nowe przepisy, możemy tworzyć właśnie przepisy dla konkretnych dzielnic. Będę Wam troszkę opowiadać właśnie o tych możliwościach tej gry. Dalej mamy niewielkie miasteczko, rozwojowe miasteczko, ruchliwe miasteczko, duże miasteczko, małe miasto, duże miasto, wielkie miasto, czyli moje miasto jest już właśnie wielkim miastem i na każdym tym etapie dostajemy właśnie różne nowości. Kolejne to jest miasto stołeczne, później ogromne miasto, metropolia i megapolis. I właściwie chodzi tutaj o to, żeby właśnie wbić ten poziom megapolis. I gra jest świetna, jest właśnie w polskiej wersji językowej, mamy tutaj takiego ćwirka, twitterka, ćwirka, nie wiem jak on się nazywa, ale ja na to mówię ćwirek. Możemy sobie czytać różne właśnie opinie naszych mieszkańców, także można się naprawdę wkręcić i przejdziemy sobie może teraz już do mojego miasteczka, pokażę Wam właśnie co i jak. Ach, no i ja kocham tę grę za szczegóły, zobaczcie, nawet Wam na Instagrama wrzucałam, tutaj pomyka sobie jakiś gość, jest na wycieczce rowerowej ze swoim psem. No szczegóły są tutaj wybitne. Jeżeli graliście lub chociaż może widzieliście SimCity, to Cities Skylines właśnie jest bardzo podobną grą, tylko z dużo większymi możliwościami. Pamiętam, że gdy ja się przesiadłam po raz pierwszy właśnie na Cities Skylines, to poczułam ogromną wolność i takie po prostu nieograniczone możliwości, których brakowało mi właśnie w SimCity. Ale dobra, dość gadania, puszczę sobie czas, zobaczymy co tu się będzie działo, będę Wam powoli po prostu też opowiadać w miarę jak będziemy sobie tutaj zarządzać tym miasteczkiem. Ono nie jest wybitnie piękne, tutaj muszę się przyznać, ono nie jest właśnie wybitnie piękne, ale ja się też nie starałam jakoś, gdy zaczęłam sobie ten save, żeby ono wielce piękne było, bo chciałam sobie po prostu pograć dla samego tutaj wbijania poziomu, tych kolejnych właśnie poziomów i dla takiego rozruszania się w tej grze, bo tak jak Wam mówiłam, miałam kilka lat przerwy i chciałam sobie też trochę poprzypominać. Co prawda w tych kilku latach zdarzyło mi się parę razy grać, ale to nie było takie intensywne granie, które miałam kiedyś, dlatego chciałam się od nowa wciągnąć i to jest taki mój pierwszy właściwie poważny save po tej przerwie. Jeżeli Wam się spodoba, to kiedyś, może kiedyś zrobimy sobie z tego serię i wtedy będziemy robić takie już na maksa odpicowane miasto, ale to może kiedyś z czasem. Tak, pięknie tutaj wygląda ta moja smuga ścieków, ale no na początku
początku nie stać nas na nic innego niż takie typowe rury, z których wylewają nam się ścieki do rzeki. Właśnie, one mi tutaj stoją i zanieczyszczają wodę, no ale trudno. Zobaczymy, co nam tutaj mówią nasi mieszkańcy. Wspaniały dzień na przechadzkę po parku z turystami. Kocham to miasto, turystyka właśnie, bo mamy też możliwość tworzenia różnych dzielnic i możemy nadawać im różne specjalizacje. Ja tutaj bodajże mam dzielnicę gdzieś turystyczną. To jest chyba cała moja, a nie, to jest tutaj dookoła. Znajduje się moja dzielnica turystyczna. Tu są hotele, tu są jakieś atrakcje właśnie dla turystów. Tutaj natomiast jest taka dzielnica mieszkaniowa. Tutaj mamy dzielnicę z przemysłem. Tutaj są też oczyszczalnie, nie oczyszczalnie, tylko centra recyklingu. Tutaj dalej mamy przemysł. A, tu też jest chyba trochę przemysłu właśnie. Tutaj kolejna chyba mini taka część mieszkalna, ale blisko, pomiędzy właściwie dwoma strefami przemysłowymi. I tutaj ostatnio odblokowałam sobie, zaraz Wam powiem co, właśnie, odblokowałam sobie te rejony biurowe i rejony o dużym zagęszczeniu, dlatego tutaj widzicie ten ciemniejszy kolorek, to będzie wielkie zagęszczenie, tu będą mi się też bloki budować, tu już nawet mi się zaczęły gdzieniegdzie bloki budować, także będziemy sobie tutaj ogarniać. Mamy kilka możliwości wylewania właśnie tych stref, malowania tych stref. Ja w zależności od tego, jak mi jest łatwiej, no to korzystam sobie albo z tego pędzla, albo z zaznaczenia. Myślę, że mamy duże zapotrzebowanie też na strefę przemysłową wciąż, więc chyba ją gdzieś tutaj dalej rozwiniemy, bo ona nie, u mnie nie ma za dużo przemysłu i ja chciałam, żeby ten przemysł był tak trochę z boku, trochę oddalony. Tutaj na przykład mamy przemysł rolniczy, i ja wolę zawsze iść w taki przemysł, który mniej zanieczyszcza. Tutaj mamy natomiast przemysł drzewny i czasami mi się skarżą, że wycinamy im za dużo drzew, że zaraz tutaj nie będą rosły żadne drzewa i im się to czasami nie podoba, ale wciąż wydaje mi się, że to jest troszkę bardziej ekologiczne niż jakieś wielkie fabryki zanieczyszczające powietrze. O właśnie, przemysł drzewny, dziękujemy za wspieranie. No oni mają takie różne opinie na ten temat, czasami się z tego cieszą, w większości przypadków się z tego cieszą, ale też zdarza im się na to narzekać. Dobra, i może sobie zrobimy właśnie, jak ja tutaj miałam ulicę. Mamy też różne typy ulic. Ja lubię sobie robić albo te z drzewami, albo te z ścieżkami rowerowymi. One też pozwalają troszeczkę rozkorkować, bo wtedy ludzie zaczynają jeździć rowerami. Tutaj mamy też tory, bo tutaj mam tramwaj. I chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie, że tu możemy sobie również wytyczać ścieżki rowerowe. I na przykład tutaj właśnie mam taką fajną ścieżkę rowerową, która idzie nad ulicą, niedaleko plaży właśnie. Ona się łączy tutaj z rondem. I idzie przy tym osiedlu takim trochę bardziej luksusowym z widokiem na rzekę. Fajna miejscówka do mieszkania. O co Wam chodzi? Co, ludziki? Co Wam jest tutaj nie tak? Brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż. Ale jak ja to mam rozwiązać? W sensie mam Wam chyba właśnie dorobić tych stref przemysłowych. Dobra, dobra, już Wam robię przemysł. Już, już, już. Nie bulwersujcie się, tylko zastanawiam się, które ulice Wam zrobić. Ale na razie zrobię Wam zwykłe. Bo tutaj jest też mini strefa mieszkalna, żeby ci pracownicy mogli mi, żeby ci ludzie mogli mi dojeżdżać do pracy, na przykład do tych fabryk, do tych, nie wiem jak się w sumie nazywa, szkółka leśna, szkółki leśne, no do tego przemysłu drzewnego. I teraz tak, jak ja bym chciała sobie to zrobić, może pociągniemy dalej tę ulicę gdzieś tu, tu nie będzie zbyt pięknie, ale ma być praktycznie również, nie tylko pięknie. Dobra, i tutaj przy rzeczce sobie też pociągniemy jakąś trasę i ona może zakręcać i łączyć się z tą. Chociaż stąd to ja bym sobie wyprowadziła po prostu prostą ulicę. Aj, aj, aj. I połączymy sobie zaraz z tą zakręconą. Teraz możemy sobie zakręcić łukiem. I, ale teraz mi się tu nie podoba, jak to wygląda. Dobra, to usuniemy sobie kawałek jeszcze tej ulicy.
I przeciągniemy sobie o w miarę tak. Mówię, no ja się nie staram, żeby to wyglądało jakoś rewelacyjnie od linijki i żeby było wybitnie piękne. Mamy problemy ze śmieciami, to zaraz to ogarniemy. Ale no, to jest taki mój pierwszy taki save po długim czasie. Jak kiedyś będziemy sobie grać, to wtedy odpicujemy to miasto tak na maksa. Dobra, bierzemy kolejną zwykłą ulicę i tworzymy im strefy, może żeby to nie było właśnie takie proste. Jakoś tak sobie to pociągniemy. I jeszcze tak, i jeszcze tak. O, niech to będzie w ten sposób. Troszkę zawijasków tutaj jest, trochę ciekawiej to może wyglądać. No i wylewamy sobie przemysł. Wszędzie tutaj chcemy mieć przemysł, chociaż zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić przy tej, nad samą tą rzeką kilku domów. Tylko czy oni mi nie będą psioczyć, jak będą mieszkać aż tak blisko? Dobra, możemy sobie tak zrobić, że tu będzie przemysł na razie. Albo dobra, machniemy przemysł wszędzie, bo mam sporo miejsca na strefy mieszkaniowe, a brakuje mi wciąż miejsca na przemysł, bo jego nie zrobię gdzieś w środku miasta, no bo nie chcę, żeby mi się zanieczyszczał teren i żeby to brzydko wyglądało w centrum, a te jednak obrzeża mam dość ograniczone, więc tu wszędzie będzie przemysł. A mieszkańców rozciągniemy sobie gdzieś tutaj dalej. A, mamy nawet uniwersytet, chyba wam zapomniałam wspomnieć. Tak, mamy uniwersytet, możemy sobie studiować, bo nasi mieszkańcy mogą sobie studiować. Puścimy czas, zobaczymy, co z tymi śmieciami. Słabo, słabo, no właśnie. I możemy sobie wybrać, też zatrzymam jeszcze czas, żeby mi się dalej nie śmieciło. Możemy sobie wybrać między różnymi typami oczyszczania miasta ze śmieci. I przyciszyłam jeszcze trochę muzykę, bo wydawało mi się, że było za głośno, ale pierwszy raz nagrywam właśnie wam odcinek z tej gry, więc muszę sobie to wszystko wyczuć. Spalarnia. Nie, spalarni my nie chcemy, bo to będzie zanieczyszczać dość poważnie. Ja szłam wcześniej w te centra recyklingu i posiadałam które? Chyba to, centrum recyklingu. Właśnie, bo zapomniałam wam wspomnieć, do tej gry również mamy mody. I mody są dostępne w warsztacie Steama. Wydaje mi się, że to są właśnie obiekty tworzone przez graczy, ale nie jestem pewna, bo nie mają tłumaczenia i wydaje mi się, że właśnie te obiekty pobierałam sobie z warsztatu. Na pewno pobierałam też parki, bo parków mi brakowało i mam sporo parków z warsztatu Steama i te rzeczy są darmowe, także fajna opcja, że ta gra ma mnóstwo różnych dostępnych modów, które mogą wam też urozmaicić grę. Mamy do tej gry również mnóstwo dodatków, także polecam zajrzeć na Steama, zapoznać się z wszelką wartością dostępną do tej gierki. Dobra, wracając tutaj do naszego centrum recyklingu. Jak to przetwarza? 25 zanieczyszczenia. To ma 0 zanieczyszczenia, ale ma hałas. A ja potrzebuję, aha, i 24 tysiące, nie wiem czego, kilogramów śmieci na tydzień. A to 72 tysiące. A stać mnie na to? Stać mnie na to, bo ja mam ile teraz? 143 tysiące. Nie wiem, kiedy ja się tak dorobiłam. I to wytwarza hałas. A to, jakie ma możliwości? 45 tysięcy i 100 tysięcy. Jej, dlaczego to jest takie drogie? Drogie, tak, drogie. A to ile przetwarza? 50 tysięcy przetwarza na tydzień. Aha, metrów sześciennych, a nie kilogramów. Dobra, a będę mieć coś lepszego, coś bardziej wydajnego? O, to jest lepsze chyba, prawda? To będzie lepsze. 72 tysiące, a tutaj mamy 96 tysięcy i to jest za 54 tysiące. To się dużo bardziej opłaca. Zanieczyszczenia nie mamy, hałasu mamy 10 tylko. To jest centrum recyklingu, to też jest centrum recyklingu. To ja sobie biorę to, bo to jest w ogóle... to jest oczyszczarnia, która przetwarza nam chyba śmieci też na czyste powietrze. Wydaje mi się, że ja to kiedyś stawiałam i czytałam taki opis o tym. Właśnie, przetwarza śmieci tak, na czyste powietrze. Dokładnie jest taki opis napisany, tylko ja jestem ślepa, dopiero zauważyłam. Dobra, i postawimy sobie to właśnie, mapka jeszcze raz. Postawimy sobie gdzieś to tutaj w naszej nowej, pięknej strefie przemysłowej, tylko gdzie, tak się zastanawiam, może gdzieś tutaj, żeby to nie do końca mi korkowało. Tak właśnie, ja się nigdy nie mogę zdecydować, gdzie mam co ustawić. Dobra, machnę to tutaj, za tymi domami, znaczy to nie są domy, to są
również ten przemysł drzewny. Machniemy to sobie tutaj. Niech to stoi, niech to mi pięknie oczyszcza miasto. Trzy poprzednie, bo ja już to właśnie tutaj mam, jedną tą spalarnię. I tutaj mamy też centra recyklingu chyba, a i tutaj mi się też tak brudzi od mojej elektrowni węglowej. A w tej części miasta akurat żadnej spalarni nie mamy, więc myślę, że będzie mieć lepszy też dojazd do tej części miasta. No bo na przykład śmieciarki wyjeżdżając z tej części mają trochę daleko jednak do tych domków tutaj, a gdy postawimy sobie spalarnię tu, no to będą mieć bliżej. Nie wiem, czy to ma wpływ, wydaje mi się, że ma, przynajmniej w SimCity wydaje mi się, że to też miało właśnie wpływ. A zresztą możemy sobie zajrzeć, jaki mamy zasięg tego. Zasięg jest ogromny, bo wydaje mi się, że nawet zanim postawiliśmy właśnie tutaj spalarnię, to i tak wszystko mieliśmy na zielono i niby to wszędzie dojeżdża, ale wiecie, zawsze lepiej mieć na przykład i tu i wtedy szybciej docierają. Dobra, bo się rozgadałam tutaj na temat śmieci. Puścimy czas, zobaczymy, czy ona będzie nam ładnie tutaj pracować i chcę powiększyć moją strefę przemysłu drzewnego. Właśnie, to jest tworzenie dzielnic. Zaraz zobaczycie, jak możemy sobie jeszcze nadawać różne przepisy, bo można nadawać różne przepisy. I moja strefa z przemysłem drzewnym nazywa się Skwer Nowa Huta. Ta akurat nazwa jest losowa i tutaj mamy przeróżne specjalizacje. Mamy komercję, możemy sobie też wybierać specjalizacje biurowe. Co to jest? Cluster IT to specjalizacja, która przekształca budynki biurowe w budynki wysokiej technologii, ale ekstra. Tutaj dalej mamy brak specjalizacji i jeszcze chyba są tak, specjalizacje mieszkaniowe, budynki samowystarczalne. Wydaje mi się, że ja te samowystarczalne zrobiłam tutaj, prawda? Tak, to są te budyneczki samowystarczalne i może za dnia Wam pokażę. One wyglądają troszeczkę inaczej niż te zwykłe budynki. W każdym razie są, powiedziałabym, takie trochę bardziej nowoczesne, proste, no trochę nie mój styl, ja wolę zwykłe, typowe, a najbardziej to lubię taki stary, wiktoriański klimat domów, więc to nie jest mój styl, ale jest taka opcja, więc też sobie takie ustawiłam tutaj. I jak to miasto pięknie wygląda nocą, uwielbiam w ogóle miasta nocą. A w tej grze miasta nocą wyglądają przepięknie. Ojej, ja czasami tak mam właśnie, jak tutaj wejdę, siedzę sobie i gram i przychodzi noc, to sobie po prostu patrzę na to miasto. Ale mega, chcę, żeby ono było jeszcze większe, żeby właśnie te budynki tak pięknie mi świeciły w nocy. Kiedyś pamiętam, miałam ogromne miasto z masą wieżowców i chyba przyszło mi tsunami i wszystko mi zalało, tak, bo mamy tutaj też katastrofy naturalne, także tsunami nie polecam. Pamiętam, że strasznie przeżywałam i mega się wkurzyłam, bo chyba się nie da przywrócić poprzedniego save'a. Ja chyba nadpisałam wtedy, także nie miałam nawet jak sobie wczytać przed tym całym tsunami. Ale no cóż, tak się zdarza teraz. Chyba nie wiem, czy mam teraz włączone katastrofy. Chyba mam, bo jakiś pożar miałam jakiś czas temu. Ej, co z tymi śmieciami? Przecież one mi wyrabiają, te śmieciarki. Powinny mi wyrabiać przynajmniej... Stan przetwarzania śmieci. Powinno być wszystko ok. A, no i widzicie teraz tutaj na fioletowo, jak mi te śmieciarki jeżdżą. To są te, prawda? Tak. Śmieciareczki. Chodź tutaj, śmieciareczko. Zobaczymy sobie. A, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! możemy ciebie śledzić? Przełączanie widoku tras komunikacyjnych? Ja się nigdy aż tak dokładnie nie bawię, ale możemy sobie ją pośledzić, gdzie ona pojedzie i czym się będzie... zajmować. Czym się będzie zajmować? No zbieraniem śmieci się będzie zajmować, Carmela. Ty to jak czasami coś walniesz, to no. Jak łysy głową o kant kuli. Tak, kiedyś takie powiedzenie było, nie wiem, czy znacie. Dobra, myślę, że to by wystarczyło na tyle z śledzenia, mega pasjonującego śledzenia naszej tutaj śmieciarki. Co my dalej mamy? Powinniśmy sobie zająć się jeszcze rozbudową strefy mieszkalnej. Zaczął mi padać deszcz. Nie lubię, jak pada deszcz. Ej, pali mi się! O nie! Nie, 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 nie lubię tego. Nie, niech się nie pali, proszę. Zaraz mi się wszystko tu zjara. Co tu jest w ogóle za część? No nie, biura mi się palą! Ej, no serio? Który informatyk nie zgasił światła w nocy?
i żarówka się pewnie zajarała, wykładzina się zapaliła od żarówki. Tak, moja fantazja jak zwykle. A, no i przypomniało mi się, miałam z wami przepisy zrobić jeszcze. W sensie nadać przepisy na tę strefę. O, nie, 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 nie. Odklikaj to, odklikaj to. Dobra, już odklikałam i teraz wchodzimy sobie w przepisy i możemy wybierać przepisy właśnie dla danej dzielnicy. Tutaj możecie sobie też sprawdzić średni poziom budynku, właśnie, bo każdy budynek może wbijać sobie różne poziomy. Może pokażę wam na przykładzie jakiegoś budynku mieszkalnego, może stąd, bo tutaj już ta dzielnica trochę stoi właśnie. I tutaj mamy budynki już na prawie tym najwyższym poziomie i zwiększamy wartość gruntu, aby móc ulepszyć budynek i właśnie zwiększamy wartość gruntu poprzez ustawianie parków, placów i właśnie wtedy to wszystko staje się bardziej atrakcyjne dla naszych mieszkańców. No i pięknie, wracamy tutaj do przepisów teraz. W ogóle wody mi tutaj też brakuje. Będę musiała sobie za chwilę wodę pociągnąć. To zaraz im tę wodę damy. Tylko teraz tak, patrząc sobie, rejony handlowe mamy tutaj. Mamy tu w ogóle jakieś rejony handlowe? No może mi się coś trafiło. I rejony przemysłowe. Najwięcej mamy właśnie przemysłu. Nie mamy rejonów biurowych. I mamy trochę tych rejonów właśnie mieszkalnych. Dzieci, 21 dzieci tu mieszka, naprawdę? Nastolatki, młodzi dorośli, dorośli i nawet mamy troszkę seniorów. Fajnie byłoby może postawić z czasem centrum opieki nad seniorami, bo chyba też coś takiego jest, ale to może za chwilę ustalmy sobie przepisy dla tej strefy. Ja chciałabym, żeby tutaj był recykling, bo wydaje mi się, że praktycznie chyba w każdej tej mojej strefie z przemysłem dawałam recykling. Dalej możemy sobie ustawić jeszcze... Może czujki dymu, tutaj chyba gdzieś są, zakaz ogrzewania, to nie. Gdzie są te czujki dymu? Recykling tworzyw sztucznych również, zwiększone nakłady, to nie. Automatyczne sortowanie, to też mnie nie interesuje. Gdzieś widziałam te czujki dymu, zakaz posiadania, zakaz palenia na pewno, żeby mi tutaj niczego nie jarali, bo wiecie, drzewa i te sprawy, więc niech nie palą. Tak, dobry ze mnie burmistrz, nie ma palenia w pracy. A, no i tutaj jest zaopatrywanie w czujniki dymu. Możemy to również im dać. I teraz zamkniemy sobie te przepisy. W ogóle możemy sobie nawet podatki, słuchajcie, ustawiać. Dla różnych stref mamy budżet podatki. Właśnie, mamy różne możliwości ustawiania tych podatków. Ale ja się teraz tym akurat zajmować nie będę. Tu możemy właśnie, wszędzie mam chyba na 9. Tak, wszędzie mam na 9. W każdym razie wracając do wody, bo mamy brak wody w mojej nowej strefie przemysłowej. Zrobimy sobie wodę, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby ona mi się tutaj pięknie rozchodziła na całą nową strefę przemysłową. Z czasem dalej ten przemysł pociągniemy tutaj przy rzece, ale na razie to niech sobie będzie tak. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy się łączy te wodociągi, czy nie, ale ja czasami lubię mieć połączone. No i dobra, mamy wodę. Tu widzę, że jest jakiś pusty budynek, więc moglibyśmy sobie go usunąć, bo chyba puste budynki... Uuu, a co tu się dzieje? Co to za czaszki? Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca. A to nie wyrabia cmentarz? Ja mam tutaj właśnie cmentarz. Gdzie jest ten cmentarz? Zdrowie, usługi pogrzebowe, właśnie. Ej, nam by się przydał kolejny cmentarz! Uhu, hu, hu, hu. No i teraz tak, tutaj jest jeden cmentarz, możemy sobie też postawić krematorium, sauna? Sauna to miejsce, gdzie ludzie przychodzą zażyć kąpieli w gorących, aha, dobra, czyli to jest takie zdrowotne miejsce, szpital, ale wydaje mi się, że powinniśmy pójść chyba w cmentarz kolejny, Centrum Zdrowia Dziecka i Zakład Opieki nad Seniorami, tak, to jest to, myślę, że to też fajnie byłoby mieć, bo mamy już naprawdę duże miasto. A będzie jakiś inny cmentarz, ogród jogi, ogród jogi. No właśnie, i te parki różne można sobie pobierać też z warsztatu Steama. To jest chyba też coś pobranego, ten cmentarz. Jak on wygląda? On jest duży? Porównamy sobie może do tego oryginalnego. On jest sporo większy. No czemuś wyszła z tego, Carmela. A ten? Ten jest mniejszy. A to, co to będzie... To jest krematorium. Wiecie co? Dobra, postawmy cmentarz. Kolejny cmentarz.
miejsc dla pacjentów. Dobrze, dobrze nazwane, tak, dla pacjentów. Ok. I ustawimy może gdzieś przy tej kolejnej strefie mieszkalnej. No bo jednak. Tylko zastanawiam się, gdzie. Może tutaj byśmy sobie pociągnęli jakoś mniejszą uliczkę, która prowadziłaby właśnie do tego cmentarza, który byłby tak przy rzece. Dobra, możemy spróbować coś takiego zrobić i tu zrobimy też ulicę z... Rozwalę sobie trochę boków, ale trudno. Zrobimy sobie właśnie ulicę z ścieżkami rowerowymi i... A dałem to nawet dalej tutaj na wprost. I cmentarz zrobimy przy samej wodzie, o ile mi się zmieści. To będzie to w ten sposób wyglądać. I dalej... Chociaż nie wiem, czy chcę mieć połączenie tutaj. Przeciągniemy sobie jeszcze kawałek dalej. A tu zrobimy jednak drzewka przy cmentarzu, żeby tak ładniej było. I postawimy sobie teraz cmentarz. Ej, zmieści mi się. Super. Trochę będzie... no nie wiem. Trochę ciasno. Zastanawiam się właśnie, czy nie za ciasno. Czy on całkowicie praktycznie w wodzie nie będzie lądować. Chyba, że zrobimy w ten sposób, że przeciągniemy jednak tę ulicę, połączymy i tu zrobimy ten cmentarz. Tak z boku. To może być dobry pomysł, żeby on może... Aha, on mi się tu nie zmieści. Znaczy zmieści, ale nie przy samej tej ulicy. No dobra, no to może zróbmy to... Dobra, zróbmy to w ten sposób. I co? Ale krzywo. No krzywo, krzywo trochę, ale nie musi być prosto. W sumie jest tak bardziej naturalnie. Nic do wody nie wpada. Myślę, że nie zaleje, nie zaleje mi tutaj nagrobków. Nawet mamy kaplicę. Bardzo lubię tę grę właśnie za detale. I tutaj z czasem sobie możemy też zrobić jakieś osiedla. Możemy nawet w sumie teraz już sobie zrobić osiedla, żeby mi się tutaj ludzie osiedlali koło tego cmentarza. Tu jest mniejsza taka strefa, też będzie taka mniejsza strefa mieszkaniowa. Dobra, puszczę sobie czas. Zobaczymy, czy to rozwiąże moje problemy. Znowu noc, czy to jest wciąż ta sama noc? Już nie wiem, straciłam rachubę. O, jakiś opuszczony budynek widzę. Opuszczone biuro, więc to sobie wyrzucimy. Czy jak ja usunę to, to mi się... Aha, nie mogę usunąć w trakcie pożaru. Szkoda. Dobra, kochani, ja się będę powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to piszcie mi w komentarzach, że właśnie chcecie serię, czy więcej odcinków takich nawet randomowych z City Skylines. Wtedy będę wiedziała, że faktycznie Wam się podoba. No i zapraszam Was również do łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.